musimy porozmawiać. Hania, Hanka, gdzie ty jesteś? Gdzie się podziałaś? No weź, nie chowaj się. Musimy porozmawiać, to ważne. Widzieliście ją? Gdzie ona się schowała? Przecież to nie jest czas na żarty. Sytuacja jest bardzo poważna. Hanka! Jezu, no odbieraj! Dlaczego za każdym razem, jak ona pojawia się w moim życiu, to się robi bałagan? W moim pokoju też. O, co my tutaj mamy? To bołeczek Haneczki. Zobaczmy, jak ona się spakowała na tą ucieczkę. Lekka ta torba jak na uciekinierkę. Zobaczmy, co jest w środku. O, fru! Patrz, Haneczko, twoje rzeczy noś w środku mojego pokoju. A bo co? Ach, czarna bluzka ode mnie, skóropodobna ramoneska. O! Co to jest? Nowa torebka, ale kłamczuka, ona mi powiedziała, że torebkę zostawię w poprawczaku. O, bluzka, nowa, z metką. Ciekawa jestem, skąd ona na to wszystko miała kasę. To co moje paletki, które mi zginęły rok temu. I jeszcze moją koleżankę oskarżałam, że mi ukradła. Złodziejka jedna. Tylko mi nie piszcie w komentarzach, że ona to tylko pożyczyła. Jak się coś pożycza, to po pierwsze się pyta, a po drugie się oddaje. A to? Co to takie kwiataczne i kolorowe? To ta koszulka mi się podoba, ale cute. No to ona przez kolejny rok jest teraz moja. Nie no, na mnie to jest idealna, ale na Hankę pewnie jest za ciasna. Dobra, zanim ta kłamczucha wróci do domu ze swojego spotkania, to ja posprzątam ten bałagan. Jak to jest możliwe, że jedna nastolatka zeżarła całe opakowanie mochi? Serio? Ja jem dwa i już mam dość. A co jest najgorsze, nie zostawiła mi ani jednego. Nie no, nie wierzę. Przecież ja jej nie pozwoliłam. Zabrała moją torebkę. Nie. Ona już przechodzi samą siebie. Jezu, ona mi tak na serio ją zabrała. Przecież ja jej mówiłam. Hanka? Nie wolno ci. I mnie nie posłuchała. A jak ona zgubi tą torebkę? Albo jak ją zniszczy? Nie, to jest jakaś masakra. Słyszycie? Drzwi się otworzyły. To na pewno Hanka. Dziewczyno, wyprawiasz! Ale o co ci chodzi? Dopiero wróciłam do domu i już się mnie czepiasz. Ukradłeś mi paletki rok temu, jak cię zabierali do poprawczaka. A ty? Co ty robisz w mojej koszulce? Kto ci pozwolił grzebać w moich rzeczach? A dzisiaj zabrałaś moją torebkę i ja ci nawet nie pozwoliłam. A dobra, weź sobie tę koszulkę. Potraktuj to jako rekompensatę za paletki. Sama sobie pozwoliłam, no bo wiesz, tak jak ty mówiłaś, co twoje, to i moje. Ale tak na serio, ile jest warta ta koszulka i ile jest warta moja torebka? I jeszcze jedno, okłamałaś mnie, kłamczuko. Ty masz torebkę, zabrałaś torebkę z poprawczaka, widziałam ją. Ma bardzo ładny kolor, ale nie dla ciebie. Bo taki ładny kolor do takiej zołzy, jaką ty jesteś, to nie pasuje. Powiedzieć jej prawdę? Przyznać się, czy się nie przyznać? Wszystko, czego ja dotknę, staje się czarnym sercem. I to jest potwierdzone! Za dużo ostatnio nabroiłam. Nie, nie przyznam się.
A co ty znowu taka cisza? Co ty kombinujesz? Od razu coś kombinuję. Nie, po prostu sobie siedzę. Vera, masz jakąś odżywkę w sprayu? No bo mam strasznego kołtuna we włosach. Może i mam, może i nie mam. Nie wiem, sprawdzę, ale najpierw... Daj mi zjeść moją pizzetkę. Super sis z ciebie. To spodziewasz się kogoś? Tak, chłopaka. Nie! Ciocia Aga i wujek Dominik dopiero wrócą do domu po 22. Może to sąsiadka albo kurier. Twoja sprawka po drugiej stronie? Vera. Co? Vera, nie uwierzysz, co się stało, nie uwierzysz, kto jest za tymi drzwiami. Hanka, co się stało? Co my teraz zrobimy? Co ja teraz zrobię? Uspokój się. Vera, ten stary kaszalot w konserwie mnie znalazł. Nic nie rozumiem, co ty w ogóle do mnie mówisz. Myśl, Haniu, jesteś taka piękna, jesteś taka mądra, myśl. Muszę się schować. Do szafy, dawaj. Jezu, po co i tyle rzeczy? Dobra, nie mieszczę się. Ało. Moja reklamówka. Muszę ją schować, będzie wiedziała, że ja tu jestem. No co? Czego się śmiejecie? Ja w poprawczaku nie miałam walizki. Do reklamówki się pakowałam. I co? Widać mnie? Myślisz, że mnie znajdzie? Na Werę to nie mam co liczyć, bo ona najchętniej by mnie tam oddała. Muszę liczyć na samą siebie.